Tajemnicze zaginięcie 32-letniej mamy dwójki dzieci. W sieci pojawił się dramatyczny wpis jej partnera. Jeżeli ci coś grozi. Mija już 11 dni od tajemniczego zaginięcia 32-letniej Katarzyny Oldenburg z Debrzna, województwo pomorskie. 13 czerwca rano kobieta wyszła z domu z zamiarem udania się na wycieczkę. Kamery zarejestrowały ją jeszcze w lokalnym sklepie, potem ślad się urwał. W domu na 32-latkę czeka dwójka małych dzieci. Partner kobiety opublikował w mediach społecznościowych dramatyczny wpis. Jeżeli ci coś grozi, nie bój się komuś powiedzieć, napisał. Policja w Człuchowie, województwo pomorskie, wciąż intensywnie poszukuje Katarzyny Oldenburg, 32-letniej mieszkanki Debrzna. Kobieta po raz ostatni widziana była przez rodzinę w czwartek, 13 czerwca, rano, gdy wychodziła z domu. Debrzno. Tajemnicze zaginięcie 32-letniej Katarzyny Oldenburg. Jak wynika z informacji udostępnianych w mediach społecznościowych, Kasia wyszła z domu z zamiarem udania się do rezerwatu przyrody. Czy tam dotarła? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że 32-latka po raz ostatni widziana była o godzinie 8:57 w sklepie Groszek przy ulicy Ogrodowej 4 w Debrznie, gdzie robiła zakupy. Tam zarejestrowały ją kamery monitoringu. Na Katarzynę Oldenburg czeka w domu dwójka małych dzieci, 7-letni Kacper i 5-letnia Amanda. Partner kobiety opublikował w mediach społecznościowych dramatyczny wpis. Kasia Oldenburg wyszłaś z domu bez żadnych wyjaśnień i tym podobne, nie wiem, dlaczego tak postanowiłaś. Gdziekolwiek jesteś, odezwij się i powiedz, że jesteś cała i zdrowa i że wracasz do nas do domu, nawet nie wyobrażasz sobie, jak dzieci za tobą tęsknią. Kacper codziennie modli się z płaczem, żebyś wróciła i mówi, że cię bardzo kochamy. Mam nadzieję, że zobaczysz gdzieś ten post i zrozumiesz, jak bardzo tęsknimy. Jeżeli ci coś grozi, nie bój się komuś powiedzieć, a na pewno ci pomoże i zadzwoni na 112. Czekamy na ciebie w domu, napisał mężczyzna. W kolejnym wpisie mężczyzna dodał, że w związku z zaginięciem Katarzyny jest oczerniany i krytykowany. Pytam dlaczego? 99% społeczeństwa nigdy nie miała ze mną kontaktu, a wiedzą więcej nawet od Katarzyny, dlaczego wyszła z domu i do dziś nie wróciła. To jest chore, głupie i dziecinne zachowanie nienormalnych ludzi, bo inaczej nie można tego opisać. Wy nie macie takiej sytuacji i dlatego szukacie zajęcia, zamiast pomóc naprawdę i wspierać duchowo, nikomu tego nie życzę, tym bardziej, że dzieci bardzo tęsknią za mamą. Od dowodów jest policja, kryminalni, którzy naprawdę się starają odnaleźć Katarzynę. Kasia miała paru tylko przyjaciół i oni wiedzą dobrze, jakim jestem człowiekiem, a reszta mieszkańców Debrzna tylko czekali na sensację, jak zwykle na temat Katarzyny. To, że Kasia chorowała, tego nikt nie widział i zero pomocy, tylko ploty. A do tego problemy zdrowotne miała, napisał partner zaginionej Katarzyny. Policjanci apelują o pomoc. W poszukiwania 32-latki zaangażowana jest policja z Człuchowa. Jak informują funkcjonariusze, Katarzyna Oldenburg w chwili zaginięcia ubrana była w szary, prążkowany, niezapinany sweter, czarne leginsy, czarne buty płócienne, biały t-shirt. Miała ze sobą plecak koloru czarnego i założone okulary. Zaginiona jest szczupła, ma około 166 cm wzrostu i ciemny blond włosy długości za ramiona.